Ruszył trzeci duży proces w sprawie afery reprywatyzacyjnej. Na ławie oskarżonych zasiada 13 osób. Przed warszawskim sądem okręgowym toczą się już dwa duże postępowania w sprawie afery reprywatyzacyjnej. Dziś ruszyło kolejne. Na ławie oskarżonych zasiadło 13 osób. To głównie prawnicy i urzędnicy warszawskiego Biura Gospodarowania Nieruchomościami, w którym zapadały decyzje reprywatyzacyjne. Wśród nich jedni z głównych bohaterów dzikiej reprywatyzacji, znany handlarz roszczeń Mirosław B. i były wicedyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami Jakub Rudnicki. Prokuratura zarzuca im popełnienie kilkudziesięciu przestępstw, w tym przejmowanie nieruchomości za łapówki. Zarzuty dotyczą kilkunastu atrakcyjnie położonych nieruchomości stołecznych, w tym kamienicy przy Mokotowskiej 63, uważanej za jądro afery reprywatyzacyjnej.